Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, dobry wieczór z wirtualnego studia. Jak zawsze kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Paweł, po w końcu wróciłeś. Znaczy już nagrywaliśmy poprzedni odcinek wspólnie, ale cieszę się, że to już jest kolejny odcinek z rzędu. No nareszcie tak, bo nie było mnie na chyba dwóch rozmowach z gośćmi, a bardzo, bardzo żałuję. Wszystko jeszcze nadrobimy, o tym za chwilę. Zatem witamy drogich słuchaczy oraz drogie słuchaczki już w 31. odcinku podcastu Słuchaj Gier, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. Na wstępie jak zawsze zachęcamy Was do słuchania naszego podcastu oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarzy, a także łapek w górę oraz w dół, no i też za Wasze dzwoneczki. Już teraz z Pawłem zachęcamy do przesłuchania ostatniego odcinka podcastu, w którym to rozmawialiśmy o Metroidzie i nie tylko Metroidzie, bo też grom tego pochodnym. Tak więc zachęcamy do przesłuchania tego odcinka. I powiem tak, rok temu natrafiłem na płytę Gaijin Blues 2, która no, oczarowała mnie swoim prostym, aczkolwiek zróżnicowanym brzmieniem, przywodzącym na myśl czasy świetności japońskich RPG-ów. W sumie nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie to, że sam projekt wyszedł z inicjatywy Polaków z Wrocławia, Pawła Klimczaka oraz Michała Szczepanica. Przepraszam, Szczepanica, obaj muzycy zafiksowani na punkcie japońskiej kultury gier wideo, w tym głównie muzyki do serii Final Fantasy, Dragon Quest, Phantasy Star Online oraz Chrono Trigger, skomponowali utwory opowiadające oddzielne historie, do których słuchacz przenosi się za pomocą wyobraźni i dźwięków. Zatem naprawdę z ogromną przyjemnością mam zaszczyt powitać obu panów w naszych skromnych progach. Witajcie. Cześć Paweł, Michał. Hej. Cześć, cześć Mariusz. Cześć Pablo. Mam nadzieję, że nic nie przekręciłem, że to się wszystko zgadza, jeżeli chodzi o ten drugi album, ale prawda jest taka, że jak ja go słuchałem, to takie miałem odczucia i to pozwoliło mi tak na chwilę się przenieść do naprawdę do tych lat 80., do tych jak kompozytorzy a wówczas pisali tą muzykę, w sumie byli chyba najbardziej popularni, jeżeli chodzi o japońskich kompozytorów w Stanach Zjednoczonych, no i samej w Japonii, jak wiemy, w Europie to jeszcze tak troszeczkę musieliśmy wszyscy chyba poczekać, aż to się tak dobrze rozwinie. Dzisiaj z wami będziemy rozmawiać o też waszej nowej płycie, która no, lada dzień będzie miała swoją premierę zarówno w formie cyfrowej, na płycie winylowej, też na płycie CD, ale o tym za chwilę i też mamy dosyć, sądzę, ciekawy temat. W naszym podcaście mamy także taką tradycję, że zanim przejdziemy do rozmowy, czy moglibyście w kilku słowach opowiedzieć, co ostatnio słuchaliście, i pozwolę sobie zacząć od Michała, bo Michał jest pierwszy raz w naszym podcaście. No więc Michale, co u ciebie się ostatnio kręciło na krążku? Och, to jest zawsze dla mnie kłopotliwe pytanie, bo muszę się dużo zastanawiać nad tym, ponieważ dosyć smutny fakt z mojego życia ostatnich lat jest taki, że najwięcej słucham muzyki, którą sam robię, ponieważ zajmuje mi to zazwyczaj tyle czasu, że jak już wracam do domu i mam czas no, dla siebie, to zazwyczaj wolę go spędzać w ciszy, więc gdybym miał odpowiedzieć, to bym powiedział, że no słuchałem nowej, powstającej płyty Gaijin Blues głównie, ale też paru innych moich projektów, też dzisiaj przesłuchiwaliśmy nagranie z koncertu orkiestry improwizowanej, w której biorę udział. Koncert miał miejsce niecałe 2 tygodnie temu, ale udało mi się przegrzebać trochę głowę i znalazłem jedną płytę. Płyta jest bardzo mocno w temacie, ponieważ jest to płyta japońskiego artysty. Jest to Susumu Yokota, płyta nazywa się Symbol.
I płyta jest o tyle intrygująca, że są to, jest to coś na kształt elektronicznych remiksów muzyki klasycznej. Więc mamy tutaj takie, no takie bardzo ikoniczne utwory, jak na przykład Debussy i jego, jak to się nazywa, Lśnienie Księżyca. Z tym, że jest to podane w tak, jakby kiedy usłyszałem o tej płycie, czym ona jest, jakie jest jej założenie, stwierdziłem, to się nie może udać, to musi być bardzo złe, ale jest to niesamowicie jednocześnie takie zwiewne, jednocześnie świeże, to znaczy to połączenie takiej intymnej, współczesnej elektroniki z tymi no dosyć wiekowymi kompozycjami zostało tutaj dokonane w jakiś taki niesamowicie zwiewny, zgrabny i naturalny sposób, więc jestem pod wielkim wrażeniem tej płyty. Ja na przykład teraz też zauważyłem, że dużo artystów, a czy jeśli chodzi o japońskich artystów, to oni starają się teraz pojawiać na Bandcampie i czasami mi się takie perełki udaje znaleźć, że płyty winylowe momentalnie się sprzedają. Teraz nie umiem sobie z pamięci, tak nie umiem sobie sięgnąć, jaki to był artysta, ale kompletnie ciebie rozumiem i będę musiał to sprawdzić, co tutaj zaproponowałeś nam i naszym słuchaczom i słuchaczkom. Super, wielkie dzięki, Michale. Pawle, a co u ciebie? Leciał ostatnio na płytach? No, ja się zawodowo zajmuję dziennikarstwem muzycznym, więc muszę słuchać dużo muzyki, na którą może nawet niekoniecznie mam ochotę, więc na przykład dużo polskiego rapu się u mnie przewija, ale z takiej przyjemności tak osobiście, no to zespół, który mnie i Michała bardzo mocno łączy, czyli Iron Maiden i ich ostatnia płyta, którą jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i sam się sobie dziwię, że mi się tak bardzo podoba. Ta płytka jest to w ogóle chyba pierwszy winyl, który kupiłem, jakoś tak ostatnio przestałem na chwilę kupować winyle, jest to pierwszy winyl, który kupiłem od dawna. Jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony, ale też strasznie czekam na koncert w przyszłym tygodniu Colina Stetsona, to jest autorem na przykład muzyki do... Myślałem, że Iron Maiden koncert. To byśmy jechali razem, to byśmy, wiesz, już byśmy załatwiali bilety. Ale tak, Colina Stetsona, autora muzyki na przykład do Hereditary, to jest taki saksofonista kanadyjski i on gra w przyszłym tygodniu 3 koncerty w Polsce i na jeden z nich się wybieram. To jest strasznie ciekawy muzyk. On zresztą w ogóle na przykład do Red Dead Redemption 2 część muzyki robił i robi muzykę do Uzumaki Junji'ego Ito, tego co w przyszłym roku się pojawi animowanego. Więc jest to taki bardzo, bardzo ciekawy saksofonista, głównie na saksofonie barytonowym gra, ale to jest zawodnik, który zupełnie często ten jego instrument w ogóle nie brzmi jak saksofon, tylko brzmi jak jakieś, nie wiem, IDM-owe bity albo jakieś takie drony on z tego saksofonu robi. No, no wybitny, wybitny człowiek. Dla mnie saksofon to jest w ogóle taka złożoną relację z tym instrumentem, ponieważ to jest instrument, który bardzo łatwo może coś koszmarnego zrobić, ale z drugiej strony jest to, historia tego instrumentu jest znaczona przez ludzi, którzy ekstremalnie innowacyjne rzeczy z nim robili, no wiadomo, jakiś tam John Coltrane i tak dalej i no i Colin Stetson to jest takie następne ogniwo w tym łańcuchu tych wybitnych postaci, które jakby technikę saksofonu pchają do przodu, więc bardzo polecam, no i właściwie to teraz sobie tak skumałem to połączenie z tym Red Dead Redemption 2 i to tak ładnie się spina z tym dzisiaj, więc to są takie dwie rzeczy, które rzeczywiście słucham mocno, ale żeby to połączyć z grami, no to ostatnio udało mi się wreszcie po 95 godzinach skończyć Xenoblade Chronicles pierwsze muzyka z tej gry jest absolutnie niesamowita. Jest tam w ogóle kilka takich motywów, które sobie wrzuciłem do jakichś takich playlist codziennych i często do nich wracam, bo zresztą tam jest w ogóle taka bardzo mocna obsada ludzi, którzy zrobili muzykę do tej gry, więc japońskich nazwisk takich naprawdę mocnych, więc no i w ogóle jest to piękna gra, jedna z, w sumie z najlepszych, jakie w życiu grałem, także polecam. Tak, no zdecydowanie, no Yokoshi Momura i Yasunori Mitsuda i też Sawano, tak więc naprawdę, tak jak mówisz, by
kompozytorzy z wysokiej półki. Super, wielkie, wielkie dzięki za podzielenie się tymi płytami. Paweł, a u ciebie? Co się tam kryciło oprócz Metroida? Paweł mi przypomniał, że mam jeszcze Xenoblade do przejścia. Dzięki wielkie za to przypomnienie. Nie pożałujesz. O, ja nie żałuję. Niestety mam bardzo dużo, znaczy niestety bardzo dużo, mam dużo już godzin przejśniętych w tej grze, ale jeszcze bardzo, jeszcze więcej, chyba dwa, nawet trzy razy tyle przede mną. Także dzięki wielkie za przypomnienie, jedna gra z wielkiej kupy wstydu może w końcu się jakoś ruszy. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, ostatnio dużo siedzę w klasykach japońskich RPG, ale głównie ze względu na artykuły, jakie szykuję na gamemusic.pl, więc nie chcę spoilować i może jeden malutki spoiler. Jeden z tekstów, nad którym pracuję, będzie dotyczył dzisiejszego tematu naszej rozmowy. Także Mariusz, możesz czekam, szykować. Czekam, ja już zacieram rączki. Natomiast staram się też nadgonić płyty, które powychodziły w ostatnim tygodniu na Bandcampie. Nie miałem, ze względu na nawał pracy, nie miałem czasu ich odsłuchać. Nie znalazłem jakichś takich perełek wartych przypomnienia. Wiem, że Lana Rain wydała najnowszy album, jeszcze nie miałem okazji go posłuchać, ale natrafiłem w końcu na dwie gry, w które może uda mi się ograć w ten weekend, mianowicie Warmonglers i Game Deck. Przy okazji w Warmonglers jeszcze nie grałem, czekam na swoją kolej, ale udało mi się zagrać w Game Decka i udało mi się też przesłuchać muzykę do tej gry i powiem to w ten sposób. Ja jestem fanem klimatu cyberpunkowych, futuryzmu, gier odnoszących się do najbliższej, może najdalszej przyszłości, nazwijcie tak jak chcecie. I mam duże wymagania związane z muzyką. Nadal uważam, że Deus Ex, Bunt Ludzkości, to jest jeden z najlepiej udanych gier cyberpunkowych ever. Amen. Jeśli chodzi o muzykę, no to... Tak? Ja tylko powiedziałem amen, bo się zgadzam. A, dziękuję, jest, mam głos za. A jeśli chodzi o muzykę, to powiem to tak. Cyberpunk mnie troszkę zawiódł. Nie mówię, że to jest zła muzyka, tylko niestety jest za dużo dla mnie elektroniki takiej. Tam jest za dużo eksperymentów. Nie znoszę. Za dużo eksperymentu, za dużo takiej łupaniny, za dużo elektroniki, za dużo tam wszystkiego, a za mało, no bo ja wiem. Wiesz, za dużo z takich znaków pod tytułem: ej, patrzcie, w tej grze też mamy muzykę. Okej, nie musicie mi tego przypominać za każdym razem, nie musicie atakować moich bębenków. Z Ghost Runnerem mam mniej więcej ten sam problem, może trochę mniej inwazyjny od Cyberpunka, ale nadal to nie jest soundtrack, który jakoś szczególnie wbił mnie w ziemię. Chyba Krzyśkowi się spodobał, jeśli dużo tylko, pamiętam. Tylko, że tam był też tam był jeden problem, bo jeden z utworów został splagiatowany z tak, gry. Tak, to jakoś w międzyczasie wyszło. Hell's Legion, to była taka gra, która się wzorowała z kolei na Devil May Cry. I tam jest dosłownie w nutę skopiowany utwór, tylko jest zmienione trochę tempo. No to jest, wiesz, to jest akurat taki, no, historia poboczna, można powiedzieć, ale Ghost Runner całościowo, tak jak mówię, no, nie wbił mnie fotel i po prostu machnąłem na niego ręką. Jeśli zaś chodzi o Game Deck, to myślę, że to jest muzyka, której właśnie szukałem. Bo po pierwsze ma klimaty takie noirowe, takie detektywistyczne noir. Ja po prostu uwielbiam takie gry i mogę w nie grać w nieskończoność. A druga rzecz, to jest chyba najważniejsze, że ten cały taki elektroniczny, syntetyczny świat cyberpunka jest... ma muzykę, w której główną rolę odgrywają prawdziwe instrumenty, żadne nie wiadomo syntezatory, żadne bawienie się nie wiadomo co, nie, to są prawdziwe instrumenty i to one sprawiają, że ten świat w Game Decku jest organiczny, żywy. Nie wiem, jak to nazwać słowami tak naprawdę, jeśli mam być szczery. To jest chyba to co ty powiedziałeś, że on jest organiczny, szczery, kruchy, tak jak ludzkie emocje wyrażone w tej grze. Także na tę chwilę jestem bardzo zadowolony z Game Decka i no, zobaczymy, jak dalej będzie z grą, bo na razie ograłem chyba z jedną, może dwie godziny,
ale na tę chwilę jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony z tego soundtracku. No tutaj zachęcamy tak, też. Tak, ja mógłbym. Tak? Chciałeś, Paweł, coś jeszcze dodać? Wiesz co, ja... A, przepraszam, Michale, Michał. Tak, tak. Wiesz co, bo właśnie Paweł mówiąc tutaj o Bandcampie i o wysokich oczekiwaniach do muzyki też otworzył pewną szufladkę w mojej pamięci, bo właśnie też mam taki zwyczaj poszukiwania muzyki na Bandcampie i odkrywam tam dużo pięknych rzeczy, ale jednak smutna prawda jest taka, że większość z nich przepada. Pewnie wiecie, o co chodzi, że słucha się dużo fajnych płyt, ale jeżeli ktoś nas później zapyta, co to było, kto dokładnie, to tak musiałbym sprawdzić. Ale jest jedna płyta, którą właśnie odkryłem podczas jednych z tych podróży po Bandcampie. Jest to artysta, który zwie się Violet Cold i płyta Empire of Love. Zdaje się, że pierwszy raz na nią trafiłem, jak wracaliśmy z Pawłem z jakiegoś koncertu w czasie tych wakacji. I płyta jest o tyle niesamowita, że właśnie ja też cierpię na coś takiego, że mam bardzo duże oczekiwania wobec muzyki. To znaczy, jeżeli muzyka mnie totalnie nie zachwyca albo nie pokazuje mi czegoś, czego jeszcze do tej pory nie słyszałem, to trudno mi się nią często przejąć. A ta płyta jest dokładnie czymś takim, bo jest to taki, jakby to określić, euforyczny EBM-owy black metal, czyli mamy tutaj połączenie muzyki bardzo agresywnej z niesamowicie radosnymi, euforycznymi melodiami. Zresztą też okładka tej płyty dużo mówi, ponieważ jest to półksiężyc z gwiazdką na tle tęczowej flagi. Jakby artysta Violet Cold jest, pochodzi on z Armenii, jest dosyć mocno zaangażowany w ruchy antyfaszystowskie i LGBT. Akurat to nie jest coś, co jakoś, nie wiem, bardzo rzutuje na mój odbiór tej muzyki, ale tytuł płyty Empire of Love bardzo dobrze oddaje tę muzykę, ponieważ faktycznie brzmi to jak jakiś taki, ta muzyka jak taki, taka futurystyczna, euforyczna utopia. Polecam bardzo. To mnie strasznie zaintrygowałeś. Koniecznie po naszym nagraniu sobie to przesłucham. Wielkie dzięki. Dzięki panowie. Ja jeszcze podsumuję swoimi dwoma albumami, które miałem ostatnio. W sumie tych albumów było wiele więcej, bo tak jak z Pawłem to dużo słuchamy i piszemy o muzyce. Ja miałem okazję przesłuchać teraz ścieżkę dźwiękową do gry, która jest teraz w Early Accessie. Dokładnie chodzi o Darkest Dungeon 2, Original Video Game Soundtrack Stuarda Chadwooda. No i druga odsłona cyklu mrocznych gier RPG z elementami podgatunków roguelike'a i Dungeon Crawler'a powraca. Zapoczątkowana w 2016 roku historia naszych bohaterów zatacza koło, gdzie tym razem świat stanął przed dniem ostatecznym. Zatem nie pozostaje nam nic innego, jak wyruszyć na ratunek ludzkości, zmierzając się z ponownie z nieczystymi pomiotami samego szatana. Ponownie do skomponowania muzyki zaproszono Stuarda Chadwooda, który przeszedł samego siebie. Dosłownie, pierwsza odsłona pod względem muzyki cierpiała na budżet, lub można by powiedzieć brak tego budżetu, i szczególnie było to słychać w eksploracyjnych motywach. Tutaj muzyka mieni się różnymi kolorytami, jest jakby pełniejsza, a co najważniejsze, złowieszcza niczym średniowieczny metal. A z kolei, jeżeli chodzi o drugą pozycję, to jest Moonglow Bay Original Soundtrack Len Rain. Na ten tytuł wpadłem dosłownie całkiem przypadkiem, przeglądając profil Len Rain, kompozytorki znanej głównie ze swojej muzyki do Celeste. I właśnie o tym albumie mówiłem. Miałem okazję przesłuchać, Paweł. No i
no ona jest też ostatnio popularna ze względu też na ścieżkę dźwiękową do Chicoria, Curfew, tej, o której też wielokrotnie tutaj wspominaliśmy w podcaście. W skrócie, sama gra Monglu Bay jest symulatorem wędkarstwa z elementami RPG, gdzie jako początkująca wędkarka ratujemy firmę przed bankructwem. Do leniwych poranków, a także nocnych ekspedycji, łowiąc różne okazy ryb, towarzyszą nam delikatne dźwięki gitary klasycznej, które w połączeniu z melodyjnym fortepianem budzą na myśl kolorowe pejzaże słonecznej Sycylii. Album szczególnie polecam osobom szukających utworów do relaksu podczas jesiennych długich wieczorów. To by było na tyle, jeżeli chodzi o segment, co ostatnio słuchaliśmy. Jak zawsze, jeżeli słuchacie nas na YouTubie, to pod filmem będzie cały spis albumów, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Natomiast jeżeli słuchacie nas na Spotify, na SoundCloudzie albo na Apple Podcast, to zajrzyjcie na YouTube'a. Dobrze, no to teraz wypadałoby zadać takie pytanie, kim są Gaijin Bros? No troszeczkę chyba na początku powiedziałem o chłopakach. Dosłownie za kilka dni po tym podcaście już powinna być premiera waszego nowego albumu. W sumie to już będzie Gaijin Bros Volume 3. Premiera jest zapowiedziana, jeżeli dobrze pamiętam, na 14 listopada. 16 listopada, pomyliłem się o dwa dni. A album jest teraz, jeżeli jeszcze nas słuchacie, to macie okazję przesłuchać singiel, który został udostępniony na Bandcampie. Jeżeli was, że tak powiem, zachęci do zakupienia albumu, to jest taka okazja, żeby w formie płyty winylowej i też płyty CD kupić. I też jeszcze macie tutaj, zauważyłem, limitowaną edycję z plakatem. No i ja już powiedziałem, ja nie chcę jakby teraz, żebyśmy taką... Znaczy, mógłbym was spytać, jaka była geneza tego, jak to się stało, że spotkaliście się i zaczęliście ze sobą współpracować, ale sądzę, że już wielokrotnie już o was to już pytano, można na pewno wywiady. Ja bym wolał troszeczkę z innej strony podejść. Czym się tak naprawdę będzie różnić od tego, co usłyszeliśmy tak naprawdę w wersji Volume 2, która była takim listem troszeczkę miłosnym do tych lat 80., jeżeli chodzi o muzykę do gier wideo, a z tym, co chcecie teraz zaoferować. Ja swoje jakieś przemyślenia bym wolał podsumować na samym końcu, ale chciałbym wam oddać głos. Jakbyście mogli też w kilku słowach opowiedzieć, czego słuchacze mogą się spodziewać po tym trzecim albumie. Dobrze, więc jeśli chodzi o Gaijin Bros 3, który jest naszym trzecim wydawnictwem, ale drugą płytą długogrającą, może być to troszkę mylące, no to podstawową różnicą na tym albumie będzie brak sampli. No wydaje mi się, że do tej pory było to trochę naszym znakiem rozpoznawczym, wręcz taką definicją naszego stylu, że nasza muzyka jest muzyką samplowaną i opiera się na sample pościągane z japońskich płyt. Też mieliśmy taką niepisaną, ale ściśle przestrzeganą zasadę, że samplujemy tylko z winyli i tylko z tych przywiezionych z Japonii. No, tak się naturalnie złożyło, że na trzecim albumie tych sampli nie ma prawie w ogóle, ale ostał się jeden w jednym utworze, więc to będzie ta podstawowa różnica. Jak to wpłynęło w ogóle na resztę muzyki? No, na pewno ten album jest dużo bardziej eklektyczny niż poprzedni. Zaczęliśmy jakby bardziej eksplorować to, co możemy robić z muzyką. Też wydaje mi się, że nasze inspiracje poszły trochę do przodu, jeśli chodzi o chronologię i historię, to znaczy zaczęliśmy się inspirować bardziej latami 90., ale również takimi zupełnie najnowszymi soundtrackami do gier i do anime. Z tym, że nie chcieliśmy tych rzeczy imitować czy naśladować, tylko raczej próbowaliśmy uzyskać podobnie dziwaczną fuzję w naszej muzyce, więc na tej płycie no, można się spodziewać zderzania ze sobą rzeczy, które mogą się wydawać trudne do zderzenia. Mm-hmm. A to Paweł, jesteś z nami? Tak, tak.
Tak, tak, jest. A, no to super. Myślę, że możesz przejąć kółeczkę i kontynuować. To jeszcze się zapytam, Michał, czy na przykład te przejście, bo czas, znaczy poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale to widać, że jest duża różnica między tymi płytami, jeżeli chodzi o styl. I mówiłeś o tym, że poprzednia była bardziej samplowana, teraz chcieliście troszeczkę bardziej tego unikać, ale czy to było takie naturalne przejście, czyli ta zmiana tego, nie wiem czy stylu, bo ja dalej czuję ten styl, w którym się, że tak powiem, tutaj cały czas jesteście, to jest wasz styl. Jak przesłuchałem singiel, który był udostępniony, który jest Commander Martinov, to ja dalej czułem ten styl, nawet z poprzedniej płyty, ale czy to było takie naturalne przejście, czy takie wymuszone, jeżeli chodzi o ten nowy album, który będzie miał niebawem premierę? Wiesz, to no przede wszystkim miło mi to słyszeć, że czujesz spójność stylu, bo to była też rzecz, o którą się obawialiśmy, że często puszczając tę monową muzykę, ludziom się pytaliśmy, czy to dalej słychać, że to jesteśmy my, czy to już jest w ogóle jakiś inny projekt. Wiesz co, to była rzecz zupełnie naturalna, bo pierwszy zupełnie prozaiczny czynnik, sample nam się po prostu skończyły. Jakby wszystko, co mieliśmy z tych płyt fajnego do posamplowania, zostało posamplowane. Cholerna pandemia. Tak, kolejnej podróży do Japonii nie zaliczyliśmy, więc nowych płyt nam nie przybyło. I wiesz, tak naprawdę ostatni utwór na Gaijin Blues 2 też był utworem pozbawionym sampli, więc mamy tu wręcz taką naturalną sukcesję, że jeszcze na drugim utworze na Gaijin Blues 3 jest ten jeden sample, jako takie troszkę pożegnanie, taki utwór powiedzmy no pośredniczący pomiędzy tym nowym a starym stylem, ale chodzi o to, że zawsze jak zaczynaliśmy wcześniej robić utwory, to właśnie zaczynaliśmy od sampla i zaczynaliśmy budować te utwory wokół sampli. Teraz przyjęliśmy inny sposób, czyli po prostu zaczynaliśmy od motywów stworzonych w 100% przez nas i później jak nawet próbowaliśmy czasem dodać do tego jakiś sample, okazało się, że jest to bardzo karkołomne i to po prostu nie wychodzi, więc stwierdziliśmy, że jesteśmy w stanie jakby sami podołać tworzeniu kompozycji w całości. Mm-hmm. Paweł, właśnie. No właśnie, to jest tak jak mówił Michał, że to wyszło jakoś samo przez się, ale też nasza muzyka coraz bardziej powstawała w taki sposób, że nie było złych pomysłów, to znaczy tak jak mówi się, że mniej znaczy więcej, no to u nas na tamtym etapie to tak naprawdę byliśmy zupełnym zaprzeczeniem tej maksymy i po prostu więcej to więcej. I jak myśleliśmy, dobra, czy dołożyć więcej czegoś, to zawsze odpowiedź była tak, dołożyć więcej czegoś. No i rzeczywiście uwolniliśmy się trochę z tych różnych schematów. Tak jak mówił, schematów narzucanych przez sample. I tak jak mówił Michał, maksymalnie też poszliśmy w stronę jeszcze bardziej jakby emulowania klimatu, a nie odtwarzania samych dźwięków. I w zasadzie tak jak na dwójce rzeczywiście odwoływaliśmy się klimatem bardziej niż dźwiękami właśnie do tego, co nie wiem, na przykład Sugiyama robił z Dragon Questem, czy ogólnie po prostu to miał być taki muzyczny Dragon Quest, a nie muzyka z Dragon Questa. Zresztą sama okładka nawiązuje do Dragon Questa. Tak, tutaj chcieliśmy nawiązać bardziej do jakichś mechów, do bardziej tej strony, że iść właśnie w stronę, nie wiem, jakieś tam rzeczy od Neon Genesis Evangelion po Knights of Sidonia, czy na przykład takich gier jak Zone of the Enders, czy nawet biorąc pod uwagę ten taki jakby radziecki, siermiężny też kierunek, który nam jest bliski, no to takie rzeczy jak Battletech, Mech Warrior, czyli rzeczy nie japońskie, no ale gdzieś tam, no niektóre mechy z Battletecha wyglądają trochę japońsko, ale jednak to jest taka trochę inna, siermiężna strona.
No i też się cieszę, tak jak Michał, że jednak to jest dalej, słyszę, że to jest nasza płyta, no bo mieliśmy dużo takich wątpliwości, czy to będzie kontynuacja, no bo tutaj podkręconych piłek jest więcej i tę płytę zrobiliśmy jeszcze mocniej dla siebie, gdzieś tam przede wszystkim eksplorując jakieś swoje inspiracje, a nie przejmując się do końca, jak to będzie rezonować z publicznością. Takie myśli się pojawiły później. Natomiast już gdzieś tam pracujemy nad następną płytą i ona jeszcze trochę będzie inna i po prostu dla nas robienie muzyki to jest chyba taka ciągła metamorfoza, ciągłe szukanie jakichś nowych dróg ekspresji i też nowych brzmień, bo no nie lubimy stać w miejscu i też mimo tego, że tutaj tak wyrażałem publicznie naszą miłość do zespołu Iron Maiden, który praktycznie od tam iluś kilkudziesięciu lat mniej więcej stoi w miejscu, no to dla nas to jest niewyobrażalne, jeżeli mielibyśmy grać. Mieliśmy nawet parę takich trudnych rozmów odnośnie tego, jak mają nasze koncerty wyglądać, które numery mamy wyrzucać, gdzie Michał pod tym względem jest o wiele bardziej radykalny i dużo szybciej chciałby się pozbywać starych utworów. Ja jednak na przykład mam jakieś tam mocne przywiązanie do tego, żeby grać je na żywo, ale jakby rozumiem, że istotą tego wszystkiego jest istotą Gaijin Blues jest trochę chodzenie do przodu cały czas. Ta droga taka, która czasami jest kręta, czasami nieoczywista i po prostu idziemy do przodu. No i mam nadzieję, że na tej płycie się udało. Ona podobnie jak nasza pierwsza płyta dosyć długo spędziła w jakimś takim zawieszeniu wydawniczym i dosyć długo czekaliśmy na jej wydanie, więc po prostu już nie możemy się doczekać, aż minie tych jeszcze na ten moment dzisiaj prawie 3 tygodnie i będziemy mieli je w rękach. Z tego co wiem, to one już w piątek mają być fizycznie dostępne u chłopaków z wytwórni Coastline Northern Cats, więc ja uwierzę dopiero jak zobaczę, bo z wydawaniem płyt fizycznie zdarzają się różne nieoczekiwane sytuacje i akurat nas trafiło przy okazji tej płyty taka nieoczekiwana sytuacja i cały nakład musiał być cofnięty, więc mam nadzieję, że z tym nakładem, który się teraz pojawi, już się nic nie stanie, no bo to będzie prawdziwy pech. Nie no, trzymam kciuki, ale tak jak powiedziałem, nie wiem, Paweł, czy jeszcze coś tam będziesz chciał, mówię o drugim oczywiście, Paweł, bo mamy, tak się złożyło, że dzisiaj mamy dwóch Pawłów, będę musiał ciebie, Pablo, będę musiał do ciebie mówić. Jeżeli Paweł będzie miał coś jeszcze tutaj do chłopaków w kwestii tego albumu, to za chwilę oddam ci głos. Ja natomiast chciałem powiedzieć, że ja mam takie wrażenie, że słuchając tego albumu, to odczułem, że to wszystko jest takie, było naturalne i też mieliście, nie wiem, czy potrzebę trochę takiego metamorfozy, tak? Nie chcieliście jakby zostać chyba w jednym tylko stylu, tylko chcecie się jednak dalej rozwijać i to ewidentnie nawet jest takie puszczenie oczka w dwóch utworach. Ja mam dla fanów waszej poprzedniej płyty, mam na myśli o pierwszy utwór, czyli Ayuvodo Kudasai i chyba ósemka True Faces, a szczególnie na samym końcu, jak słuchać te fale, ja po prostu, ja uwielbiam takie momenty, kiedy coś nieoczywistego się nagle pojawia w utworze, to znaczy słuchasz go od samego do początku, jest A, B, C, D, a nagle ci Z się pojawia, już koniec alfabetu i bardzo na przykład sobie cenię szczególnie ten, jak cały album przypadł mi do gustu, tylko powiem szczerze, musiałem dopiero gdzieś tam za drugim, trzecim razem przetrawić go, bo ta druga płyta przyzwyczaiła mnie mocno do waszego stylu i gdzieś ona się zakorzeniła w mojej głowie. I kiedy słyszałem, kiedy Paweł tutaj mnie poinformował, że pracujecie nad tą trzecią płytą, ja poniekąd gdzieś tam liczyłem, że może gdzieś tam pójdziecie dalej w ten styl, ale mimo wszystko się ucieszyłem, że chcieliście jednak, nie wiem, zaryzykować, zrobić coś zupełnie nowego, żeby jednak nie przypinać sobie takie łatki, żeby ludzie was tylko kojarzyli z jakimś tam pewnym gatunkiem, tylko chcecie się dalej rozwijać, owszem, gdzieś tam zachowując przy okazji ten styl.
Jeżeli chodzi o samą płytę, to zrobiła na mnie pozytywne wrażenie. Na pewno na łamach gamemusic.pl pojawi się recenzja po premierze albumu. Tak jak tutaj z całego serca zachęcam do przesłuchania drugiej płyty i nawet jeżeli jeszcze jest dostępna, to słuchajcie, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki i widzowie, nie zastanawiajcie się, ale kupujcie płytę, bo jest naprawdę fantastyczna, szczególnie jeżeli cenicie sobie troszeczkę takie klimaty rodem z dalekiej Azji, tudzież tutaj Japonii. Pablo, ty byś chciał jeszcze coś tutaj dodać, albo jakieś pytanie do chłopaków odnośnie tego trzeciego krążka, który niebawem się pojawi? Najgorsze jest to, Mariusz, że jak się rozgadałeś, to powiedziałeś wszystkim, co chciałem powiedzieć. Ale to przeszkadzaj mi, wchodź mi w zdanie. Spróbuję to jakoś podsumować. To, co Mario wcześniej powiedział, też zauważyłem dużą różnicę między tym albumem a poprzednimi, które wydaliście. W ogóle wielkie brawa, że mieliście w sobie tyle odwagi, że chcieliście postawić te kilka kroków do przodu, eksperymentować, bawić się i wyszło co wyszło dzięki temu. I moje pytanie w sumie dotyczy waszego kolejnego albumu, który mamy nadzieję również niedługo wyjdzie. Na ile wam tego paliwa starczy tak naprawdę? Czy z zabawą stylami? Powiem za siebie, ale Michał chyba też jest w takiej sytuacji, że my w sumie robimy muzykę bardzo różną od bardzo dawna i zawsze jakieś projekty nas zajmowały, czy granie w jakichś zespołach, czy solo, coś robienie, więc też jakby nigdy nie wpadliśmy w coś takiego, że muzyka, że jakiś taki mieliśmy niechęć do procesu i teraz wróciliśmy do regularnego spotykania się i te prace idą znowu bardzo fajnie. Wydaje mi się, że tutaj ta broni nas przed takim jakimś wypaleniem, ta otwarta formuła tego projektu, że to nie jest zespół, który gra jeden gatunek, który ma publiczność, która oczekuje czegoś, bo w zasadzie, i wolałbym tak myśleć, może się mylę, przyzwyczailiśmy ludzi chociaż trochę do tego, że jednak nie mogą się przyzwyczajać, że nie wiadomo, co tam będzie dalej, że na pewno to, co chcemy bardziej rozwijać, no to te melodie i jakieś takie bardziej ogólne kategorie, natomiast stylistycznie, no to sami nawet nie wiemy, co to będzie, a już ta nowsza płyta na pewno jest troszkę ten Gaijin Blues 4, no chyba tak musimy już o tym mówić, na pewno będzie trochę bardziej ascetyczna, jeśli chodzi o produkcję, bo tutaj na trójce po prostu puściliśmy wszystkie wodze fantazji, tam są numery, w których jest, nie wiem, 6-7 ścieżek gitary, jak przyszło do miksowania tego, no to naprawdę to się płakać chciało, bo tam było po kilkadziesiąt ścieżek w każdym projekcie, a czasami nawet i, nie wiem, 70-80 i a tutaj teraz jest troszkę oszczędniej. No i myślę, że tak, no, że ten głód nas nie opuści. Tym bardziej, że też lubimy grać te numery na żywo i choćby po to, tak jak już mówiłem wcześniej, nie lubimy grać za często tych numerów, a mieliśmy kawałki jeszcze w zeszłym roku, które graliśmy od samego początku tego projektu. Więc po prostu nawet potrzebujemy nowej muzyki, żeby móc ją grać na żywo. To tak też działa, więc to też nas bardzo motywuje do jakichś nowych rzeczy. Czyli mamy zapewnienie, że będzie Genshin Blues 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No będzie nawet 14 i to będzie MMO. O Jezu. musiało pojawić nawiązanie do finala. Nie, to jest w ogóle ciekawe, Pablo, że pytasz o to, kiedy, na ile nam starczy paliwa, bo to jest rzecz, o którą ja szczerze mówiąc obawiam się niemalże każdego dnia, jak jestem w studio. Ale to chyba już jest taka specyfika życia twórczego. Na razie jest dobrze, to znaczy wciąż mamy pomysły, ale jakby ja mam też w sobie taki, no powiedzmy, jak to nazwać, taki bezpiecznik, który zawsze mi się zapala, kiedy czuję, że popadam w jakiś schemat. To znaczy, kiedy czuję, że robię jakiś utwór, który już kiedyś zrobiłem, to czuję, że to mi w ogóle nie sprawia przyjemności. Zaczynam czuć takie wielkie zblazowanie, więc często poszukiwanie tych nowych ścieżek, nowych form wyrazu jest faktycznie bolesne i często tak myślę, że
ojej, to już nadszedł ten moment, że od tego momentu już będę tylko klepać cały czas to, co robiłem do tej pory i to będzie tylko gorsze i gorsze i gorsze. Ale na szczęście na razie cały czas udaje mi się z tego wychodzić. Ile to jeszcze potrwa? No niestety nie jestem ci w stanie powiedzieć. Oby jak najdłużej. Oby jak najdłużej, dokładnie. Piękna puenta. Tak, trzymamy kciuki. Dobrze, moi drodzy, cieszę się, że mogliśmy dosłownie kilkanaście minut poświęcić na temat waszego albumu. Może jak już się pojawi, będzie okazja troszeczkę więcej jeszcze o nim powiedzieć, może też więcej osób przesłucha. Tak więc jeżeli uznacie, że jeszcze będziecie chcieli nasze skromne progi odwiedzić, to będzie nam niezmiernie miło. Ale okej. Ja bym chciał, bo też mówimy o tych takich nawiązaniach waszej muzyce do tej dalekiej Azji, no i tutaj trzeba sobie też szczerze powiedzieć, że Dragon Quest to jest chyba takim kluczem, słowem klucz, jeżeli chodzi o inspirację. I tutaj bym chciał takie zadać pytanie, też krótki taki wstęp zrobić, bo jak muzyka do gry Dragon Quest zmieniła elektroniczną rozrywkę? I zanim sobie odpowiemy na te pytanie, taki krótki wstęp, no bo trzeba zrobić. W październiku świat obeszła smutna wiadomość o nagłej śmierci Koidziego Sugiyamy, 90-letniego japońskiego kompozytora, którego twórczość muzyczna była znana głównie graczom za sprawą popularnego cyklu gier Dragon Quest Dragon Warrior. Sugiyama skomponował niezliczoną ilość utworów do każdej odsłony Dragon Quest, od oryginału z 1986 roku po popularny główny temat Overture Prologue. Swoją karierę jako kompozytor zaczął dość późno, początkowo zajmował się dziennikarstwem oraz pracował w biznesie filmowym jako współpracownik wielu uznawanych wówczas kompozytorów. Po jakimś czasie, widząc, jak niepozorny rynek gier wideo w Japonii zdobywa coraz większą popularność, uznał, że warto spróbować własnych sił w elektronicznej rozrywce. Po listownym kontakcie z włodarzami z Enix, obecnie teraz Square Enix, otrzymał okazję skomponowania muzyki do swoich pierwszych gier War of Golf 85 oraz Wingman 2.86. Aczkolwiek przełom w jego karierze nastąpił dopiero w wspomnianym 1986 roku, kiedy skomponował muzykę do produkcji Dragon Questa, a reszta to już tak naprawdę historia. Dobrze, i teraz warto by było naprawdę powiedzieć kilka słów o Koidzim Sugiyamie i też o tych inspiracjach, czyli bo trzeba sobie chyba szczerze odpowiedzieć, bo jednak muzyka do Dragon Questa zmieniła kompletnie cały rynek elektronicznej rozrywki, szczególnie jeżeli mowa o japońskim rynku i japońskich RPG-ów, który później miał, jak wszyscy wiemy, wpływ na rynek amerykański, to się też przełożyło na rynek europejski, i to był pierwszy kompozytor, który wyniósł muzykę do gier, do sal koncertowych, gdzie muzyka rozbrzmiała, muzyka do gier rozbrzmiała pierwszy raz. I do was pytanie, Michale i Pawle, jak waszym zdaniem, czy zgadzacie w ogóle się z tym stwierdzeniem, że czy muzyka do Dragon Questa zmieniła elektroniczną rozrywkę? Michał? Oj, wiesz co, dziękuję za ten wstęp, bo jak ja zobaczyłem to pytanie pierwszy raz, to poczułem się lekko zakłopotany, bo czułem, że nie, może brakuje mi kompetencji i wiedzy, żeby na nie odpowiedzieć. Na pewno łatwiej by mi było odpowiedzieć, jeżeli pytanie byłoby postawione, jak seria Dragon Quest zmieniła elektroniczną rozrywkę, bo tutaj mamy rzecz dosyć oczywistą, bo de facto Dragon Quest był pierwszą grą JRPG w historii i tak naprawdę ukształtowała ten gatunek, stworzyła schematy, jakby sposób podawania historii, sposób prezentacji gry, gameplay, też wszystkie systemy, stworzyła standardy, które poniekąd obowiązują do dziś. A jeśli chodzi o muzykę, właśnie, to tutaj chyba będę musiał się posiłkować bardziej waszą wiedzą. No na pewno to, co powiedziałeś, że Sugiyama chyba przez to, że jego, że wśród wszystkich kompozytorów muzyki do gier japońskich jest kompozytorem takim wręcz neoklasycystycznym. To znaczy słuchając jego kompozycji
nawet w tej wersji 8-bitowej czujemy, że to nie jest po prostu muzyczka z gry, tylko że to jest no, solidna symfoniczna partytura przełożona na 8-bitowe chipy. I właśnie to może być tym czynnikiem, że to sprawiło, że no, muzyka do Dragon Questa wyszła poza świat gier i właśnie zawitała na sale koncertowe, zawitała, jakby została uznana jako pełnoprawna muzyka, bo wydaje mi się, że wciąż często muzyka do gier, czy w ogóle gry są często postrzegane jako coś takiego pobocznego, coś, co nie może konkurować z prawdziwą kulturą, prawdziwą sztuką. I chyba twórczość Sugiyamy no, była takim pierwszym kamieniem milowym, który przyczynił się do tego, że to się zmieniło, ale niestety głównie w Japonii, bo Dragon Quest, jak wiemy, w Japonii jest do tego stopnia świętością, że wręcz jak wychodzi kolejna odsłona tej serii, to ludzie dostają masowo urlopy, żeby móc grać. Chociaż no chyba popularność tej gry w Ameryce chyba jest dosyć spora, ale jeśli chodzi o Europę, to wciąż raczej jest to nisza, tak mi się wydaje. Hmm. To jest coś, o czym w ogóle rozmawialiśmy. Seria Dragon Quest pojawiła się w Europie dopiero przy okazji wydania ósemki, więc no, kawał czasu niestety straciliśmy. No, siódma odsłona się nigdy nie pojawiła oficjalnie w Europie. No, ósemka była chyba pierwszą odsłoną. Paweł, W ogóle to, o czym mówisz, Michał, to dosłownie też bym tak myślał, że tutaj ten wpływ Sugiyamy zawiera się w tym, że on pchał te wszystkie prymitywne chipy do granic możliwości. Tak naprawdę ta muzyka była bardzo, bardzo ambitna z zamiarem. I w ogóle, jeżeli myślimy o JRPG-ach i ich pozycji w jakimś takim szerszym kontekście całej branży gier, no to rzeczywiście to były gry, cały czas rozmawiamy w kontekście japońskim, nie? To były gry, które pokazywały, że trochę też o tym mówiłeś, Michał, że one jakby wychodzą daleko poza swoje medium, potrafią wyjść, tak jak twórcy Final Fantasy zaczęli współpracować z filmowcami bardzo wcześnie, prawda, w latach 90. Tak tutaj z tym Sugiyamą myślę, że trafiłeś idealnie, właśnie tak, to były te pokazanie, że nawet na tych chipach my nie musimy rezygnować z ambicji, to nie musi być blipy i blupy i jakieś tam bzyczenia. Wiecie, takie bardzo tak, prymitywne bzyczenia, ale prawdziwe, przepiękne kompozycje, które mogłyby ilustrować filmy, które mogłyby trafić na te wszystkie sale koncertowe, co się oczywiście też stało. Myślę, że też wpływ Sugiyamy miał wielki na rynek płyt CD ze ścieżkami dźwiękowymi. W którymś momencie się pojawiła przecież osobna lista przebojów, lista sprzedaży ścieżek dźwiękowych w Japonii. No to jest bardzo popularne medium. My tak naprawdę dopiero gdzieś tam przy okazji, wydaje mi się, że tego takiego któregoś wybicia się gier indie zaczęto zwracać uwagę na to, że te soundtracki można sprzedawać osobno, że to jest jakieś też coś, co można eksplorować w taki sposób, no to tam już dawno w Japonii to było, no między innymi dzięki Sugiyamie, aczkolwiek doprowadziło to do tego absurdu, który był przy Dragon Quest 11, gdzie dopiero ta wersja Definitive, ta wersja S ma wybór między tym MIDI soundtrackiem, a symfonicznym, dlatego że Sugiyama się uparł, że symfoniczny to jest ekskluzywny dla płyt CD, trzeba kupić osobno soundtrack, żeby posłuchać w wersji symfonicznych. No ale to był bardzo, już przy okazji jedenastki, no to był jednak człowiek zaawansowany wiekiem, który też niekoniecznie musiał się podpisywać pod kierunkiem, w którym świat szedł, co jest zupełnie zrozumiałe w jego wieku. No cieszę się, że akurat ja w Dragon Questa 11 grałem przy okazji wersji S na Switchu. Więc już mogłem sobie dowolnie przerzucać, nie, między tą wersją MIDI, wersją symfoniczną i do dzisiaj nie potrafię powiedzieć, co jest lepsze, bo jednak jest jakiś urok w tych MIDI dźwiękach, w tej jakiejś tam takiej, nie wiem, elektronicznej orkiestrze, aczkolwiek no wiadomo, ta muzyka, kiedy jest już nagrana przez tą orkiestrę, jest absolutnie fenomenalna, epicka i muzyka później do Final Fantasy, do Xenoblade Chronicles, o którym rozmawialiśmy, no to są wszystko gdzieś tam te inspiracje
Przez Sugiyamę zostawiony, który powiedział, no dobra, mamy te gry, no ale dlaczego nie możemy mieć orkiestry na tej prymitywnej konsolce, jaką było Nintendo Entertainment System. I dlatego też te gry się świetnie do dzisiaj trzymają. Ja żałuję, że te odrażające mobilne porty są jedynki, dwójki, trójki na Switchu, a nie w zasadzie jakaś tam niezmieniona wersja z lat 80., bo te gry zarówno pod względem gameplayu, pod względem grafiki w jakimś stopniu, ale pod względem muzyki, one bardzo, bardzo ładnie się zestarzały i szkoda, że akurat teraz, żeby w jakimś sensownej formie to pograć, to trzeba trochę pokombinować, no bo nie wiem, czy graliście w te takie wersje, które są na Switchu, jedynki, dwójki, trójki Dragon Questa i kurczę, trójka wygląda jeszcze w miarę okej w handheldzie, ale te pozostałe dwie pierwsze części są jakieś takie, ja nie wiem, no jak gry mobilnej, to takie nie najlepszej jakości. No ja swoją przygodę dopiero, przyznam się szczerze, zacząłem od siódemki, jeżeli chodzi o serię Dragon Questa, ale jeszcze bym chciał nawiązać do tego, co Pawle i Michale powiedzieliście, bo chyba się wszyscy tutaj w czwórkę zgodzimy, że też niezależnie od tego, bo trzeba sobie też powiedzieć szczerze, że Koichi Sugiyama trochę też miał za uchem, to nie był jednak aniołek, ale no, chciałbym dzisiaj jakby nie poświęcać temu podcast. Zachęcam do przeczytania artykułu o Sugiyamie na łamach serwisu GameMusic.pl, gdzieś tam, gdzie pokrótce też opowiadam, że też mi jakby ma swoją czarne karty historii. Ja chciałem tylko powiedzieć, że on był troszeczkę ojcem chrzestnym, chyba wszyscy się zgodzimy, ojcem chrzestnym muzyki do gier, do japońskich gier, bo nawet Uematsu o tym mówił i Mitsuda, że oni trochę wypłynęli na jego muzyce, a szczególnie Uematsu. Sądzę, że też on uważał, że jeżeli tak muzyka do gier może brzmieć, to czemu by nie spróbować i też jakby go to zainspirowało i sądzę, że wielu, wielu innych japońskich kompozytorów i to, co powiedziałem też na samym początku, zanim zadałem wam, nam wszystkim te pytanie, on miał ogromny wpływ na rynek elektronicznej rozrywki w Japonii, bo pokazał w zupełnie z innej perspektywy to, o czym też już Michał powiedział i też Paweł, że można naprawdę do granic możliwości skomponować muzykę, mając te ograniczenia, że można faktycznie z innej perspektywy troszkę pokazać. Pablo, ty byś chciał odnośnie tego pytania coś tutaj jeszcze dopowiedzieć, jeżeli chodzi o tą zmianę, którą Dragon Quest wprowadził. Nie tylko samą grę, ale też jakby tutaj szczególnie muzyka. Wiesz co, właśnie żeby odpowiedzieć na to pytanie, jak bardzo i czy w ogóle muzyka z Dragon Questa wpłynęła na rynek muzyki do gier w ogóle, no to najpierw trzeba było sobie odpowiedzieć na pytanie, jak Dragon Quest w ogóle zmienił rynek gier. Tak? Nasi słuchacze muszą zdawać sobie sprawę z tego, że wcześniej gry RPG były no, raczej zamknięte dla graczy. Nie wszyscy w nie grali, bo one były trudne, one były skomplikowane, to miały naprawdę wysoki próg wejścia i były czasami też również nudne. Więc Dragon Quest był, to już wcześniej zostało powiedziane, pierwszym prawdziwym JRPG-iem, pierwszym RPG-iem, który otworzył ludzi na świat RPG-ów, którym pokazał, że można w nie grać, można je lubić, można je kochać, można się nimi bawić i to jest chyba najfajniejsze. I jak spojrzymy sobie na oś czasu, na to, ile części Dragon Questa powychodziło, jak ludzie ustawiają się do kolejek po kolejne odsłony i to no, jaki to miało przeogromny, jaka ta seria miała przeogromny wpływ na tych ludzi, tak? Jeśli pamiętacie doskonale ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Tokio, no to muzyka z której gry otworzyła tę ceremonię? Oczywiście z Dragon Questa. To jest znak, to jest po prostu znak, że Dragon Quest jest symbolem, jest skarbem wręcz narodowym Japonii i nie boją się, nie wstydzą się tego pokazać i to jest myślę najpiękniejsze. Sam Dragon Quest rozwinął bardzo również, tak jak powiedziałem, gry wideo. To może słuchacze mogą to wiedzieć albo nie wiedzieć, ale wiele takich motywów znane z dzisiejszych JRPG-ów właśnie pochodzą właśnie z tych pierwszych odsłon Dragon Questa, w szczególności myślę również
Mam tu w pamięci Dragon Quest 3. Nie wiem, jeśli widzicie scenkę, w której matka budzi głównego bohatera w jego pokoju, te sceny widzieliśmy w setkach JRPG-ów. Patrz przykład na przykład Chrono Trigger, ale właśnie ta scena pojawiła się po raz pierwszy w Dragon Quest 3. Tak? Tak samo jak ten motyw zwiedzania na przykład nawiedzonego statku na środku morza. To też przewijało się w wielu tytułach, ale Dragon Quest 3 był właśnie tym pierwszym. Te pierwsze rzeczy, które... Te wszystkie rzeczy, te wszystkie motywy, które widzieliście w klasycznych, również w tych nowszych JRPG-ach, no to istnieje bardzo, bardzo duże prawdopodobieństwo, że one pojawiły się również w Dragon Questie. No, to jest po prostu fenomen. I jedna może taka króciutka ciekawostka a propos Dragon Questa 3. Kiedy gra wyszła, to taka plotka została przechwycona przez amerykańskie media, że kiedy gra wyszła, no to niedługo później rząd japoński zasugerował wydawcom i deweloperom, żeby nie wydawali swoich gier w dni powszedne, ale na przykład weekendy. No, powód był taki, że ludzie brali urlopy w pracy albo wyrywali się ze szkoły, żeby właśnie stanąć w kolejce kupić grę, więc no cóż, Dragon Quest do tego doprowadziła, przynajmniej tak głosi legenda. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, to już to zostało powiedziane. Sugiyama nie uznawał półśrodków. To, że chipy 8-bitowe grały jakieś pojedyncze, już w cudzysłowie to powiem, plumkania, jakieś zgrzyty, to go nie interesowało. Jego interesowało to, że jeśli gracz dostawał epicką przygodę, epicką historię, to ona musi dostać epicką również muzykę. Posłuchajcie sobie wszyscy muzykę z pierwszej odsłony Dragon Questa i porównajcie sobie tą, która była na przykład w Final Fantasy. Ja za cholerę nie mam żadnego porównania. I to, że Sugiyama cały czas utrzymywał to, że każda kolejna odsłona Dragon Questa musi mieć symfonię orkiestralną, pełne udźwiękowienie orkiestralne, no to po prostu definiuje i tego człowieka, i całą serię Dragon Questa. I to jest, co chyba, nie pamiętam, czy albo Paweł, albo Michał powiedzieli, że to, że ludzie patrzyli na niego z uznaniem, że można rzeczywiście pisać muzykę do gier w taki sposób, i że można do tego wykorzystywać orkiestrę. To nie musi być jakieś elektroniczne brzmienie, nie musi być jakieś elektroniczne plumkanie. To może być naprawdę prawdziwa muzyka orkiestralna. No i też zawdzięczamy mu to, że pojawiły się koncerty z muzyką do gier na żywo później. Więc naprawdę dużo, dużo zasług. Ja bym chciał podsumować te nasze dzisiejsze spotkanie. Wiem, że na początkowo była taka myśl, żebyśmy każdy z nas swoje takie ulubione utwory z Dragon Questa, ale chyba to jest tak samo, jakbyśmy mieli teraz powiedzieć z Final Fantasy 3 ulubione utwory. Sądzę, że to jest chyba naprawdę niemożliwe. Tak więc może... Sorry, że ci wejdę w słowo. No. Ja się troszkę przepraszam, okay, że ci wejdę w słowo, ale ja się troszkę przygotowałem do tego pytania, bo gdzieś tam było sygnalizowane wcześniej, ale stwierdziłem, że będę sprytny i chciałem powiedzieć, że najfajniej, no bo te, i też trzeba, o czym nikt nie powiedział, tylko sygnalizowaliśmy, że Sugiyama miał coś za uszami, ale to, co robił osobiście, to jest jakby osobna sprawa, ale on też artystycznie miał coś za uszami, to znaczy recykling tych wszystkich tematów, ale tak, to nie jest żadna... To chciałem, nie jest tak, chciałem to na końcu powiedzieć, ale już... Tak, tak, recykling tych wszystkich tematów no, jest wręcz absurdalny. Ta muza się powtarza tak naprawdę od końcówki lat 80. po część 11 Dragon Questa. Ale ja chciałem powiedzieć, że to, co mnie super zachwyca w Dragon Questie zawsze, to są te pojedyncze rzeczy. Levelujesz. Ten dźwięk, jak się leveluje, to jest tak charakterystyczna rzecz. Koniec walki, kiedy dostaje się punkty doświadczenia. Bardzo charakterystyczna rzecz. To są takie motywiki w zasadzie, które idą za tobą cały czas. I ja myślę, że to jest w ogóle też... Wiadomo, te epickie, wspaniałe utwory, ale z drugiej strony ten dźwięk levelowania, no ja to do grobu zabiorę, naprawdę. Takie leitmotivy niedawno... małe. Tak, niedawno moja partnerka grała w Dragon Quest Builders 2 i tam też są wszystkie te motywy z Dragon Questów i tylko słyszałem, jak tam właśnie dostawała level i robiłem, okej, okay, super. Nowy level został wbity. Więc właśnie to są takie rzeczy, które akurat
pretensji o to, że to nie zostało zmienione przez 20 parę lat, czy 30 nawet, w ogóle nie mam pretensji o to, bo to są na tyle dobre i charakterystyczne rzeczy, że one stają się takimi nawet jakby nawiązaniami same do siebie i na przestrzeni lat jakąś tradycją, która jest uszanowana, a Dragon Quest to jest bardzo tradycyjna gra, również w sferze wartości, nie? To może pytanie do was, a czy komu będzie wygodniej, że jeżeli ktoś uzna, że chciałby te trzy utwory wymienić, to jak najbardziej, jeżeli na przykład chcielibyście jeden swój ulubiony album, czyli muzykę z którejś odsłony albo z trzech odsłon, to proszę bardzo, jakby nie zamykajmy się. I tutaj może zacznę od Michała. Michał, ty czy masz jakieś może swoje ulubione utwory bądź albumy, jeżeli chodzi o serię Dragon Questa? To znaczy tak, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o serię Dragon Quest, która no liczy sobie te 11 części, to można powiedzieć, że jestem ignorantem, ponieważ grałem tylko w 3, z czego przeszedłem 2, ale te gry tak silnie na mnie wpłynęły, że już o tym Mariusz wspominałeś wcześniej, że wręcz no cały nasz poprzedni album Gaijin Blues 2, no, głównym motywem tego albumu, przede wszystkim głównym motywem graficznym był właśnie Dragon Quest. Tutaj chodzi dokładnie o część 5, ponieważ no, okładka Gaijin Blues 2 była no, silnie wzorowana, nie była kopią, ale była bardzo mocno wzorowana na okładce 5 części Dragon Questa, więc no, oprócz tego grałem jeszcze w część 8 i w 11. Ale ta część 5 zdecydowanie jest, no jest moją ulubioną, jest w ogóle jedną z gier, które wywarły na mnie największe wrażenie. Też był to pierwszy Dragon Quest, w którego grałem i no tych motywów tam jest całe mnóstwo. W zasadzie jakby główny motyw, czyli Zenithia, który się pojawia w takich najbardziej podniosłych momentach, jest przepiękny. Też motyw z Overworldu, no jest no też niesamowity. No, można by tak długo wymieniać. W ogóle Dragon Quest 5, tutaj będę się musiał chyba zaposiłkować waszą wiedzą, bo ta gra mnie przede wszystkim urzekła tym, że konstrukcja fabuły, pomimo że to była no jakby gra z, no dosyć stara, to znaczy ta konstrukcja mogła być potem powielana wielokrotnie, a wydaje mi się, przynajmniej ja nie natrafiłem nigdy wcześniej ani później na coś takiego w grach, czyli że mamy w grę, w której poznajemy historię kilku pokoleń jednej rodziny, że zaczynamy grać jako małe dziecko, prowadzeni jesteśmy przez naszego ojca, nasz ojciec ostatecznie umiera, potem jesteśmy właśnie bohaterem, który już dorósł, później do naszej drużyny z czasem dołączają nasze dzieci, które tam gdzieś po drodze się pojawiły, więc dla mnie właśnie to jest trochę kwintesencją Dragon Questa, też Paweł o tym powiedział, że ta gra jest na wskroś tradycyjna, jeśli chodzi o wartości. To jest gra familijna, ale w takim najlepszym tego słowa znaczeniu, bo ta familijność przejawia się w tym, że faktycznie ta gra jest i dla dzieci, i dla dorosłych, to znaczy no Dragon Quest, no każdy, kto grał w Dragon Quest, to zauważy, że ta gra jest taka bardzo, bardzo bajkowa, bardzo prosta, minimalistyczna, taka wręcz naiwna, ale to wszystko jest jednocześnie nie stoi za tym naiwność twórców, to znaczy ci twórcy dokładnie wiedzą, co robią i widać, że to wszystko jest, mimo że mamy tę naiwność, to ona jednak nie wynika z jakiegoś przypadku, tylko z głębokiego przemyślenia i no coś takiego właśnie w Dragon Questie 5, gdzie faktycznie drużyna, którą kierujemy, historię, którą poznajemy, jest historią rodziny. No ja szczerze mówiąc nigdy w grach no, nie spotkałem się z czymś takim. Nie wiem, czy możecie podać jakieś inne przykłady takich gier, które coś takiego prezentują? Gier nie, ale no JoJo's Bizarre Adventure. No. Tam jest cała. Tak, nie, wiadomo, jeśli chodzi o anime, no to można wymieniać bez końca. Będzie JoJo, Dragon Ball. Dragon Ball w sumie, zresztą. No tak. I tutaj mamy zresztą, połączenie nawet z Toriyamą, nie? Tak, no zresztą Dragon Ball i Dragon Quest są silnie związane ze sobą marki.
ale też piąta odsłona była takim inspiracją do stworzenia filmu animowanego, który miał swoją premierę chyba w tamtym roku, z tego co ja pamiętam, na Netflixie można było go zobaczyć i zresztą tam jest to nawiązanie. Ale nie, z tego co ja wiem, Pablo, może ty mnie możesz tutaj jeszcze posiłkować się swoją wiedzą, ale na tyle ile miałem okazję przez te prawie 20 lat grać w japońskie RPG, to nie przypominam sobie, żeby... Na tyle ile ja sam gram i ile ja przeczytałem, też sobie nie przypominam. No. I tutaj ja mogę piątkę przybić, Dragon Quest V też jest moją ulubioną grą i od niej właśnie zacząłem swoją przygodę z serią. Okej. Okay. Super. Pawle, a jak to u ciebie, czy chciałbyś tutaj jeszcze coś dopowiedzieć, jeżeli chodzi o swoje ulubione utwory, a może ulubioną odsłonę, jeżeli chodzi o muzykę? No, ja tak trochę chyba wcześniej wyskoczyłem przed szereg. Nie, no motywami. I bardzo dobrze. Ale no właśnie, no ta piątka, ja w ogóle jestem z wami, chłopaki, bo piątka to też był mój pierwszy Dragon Quest i potem jakby zacząłem mocno eksplorować resztę. Ja strasznie lubię na przykład dziewiątkę, która jest takim trochę cichym bohaterem, ona jest tylko na DS-a, jeśli dobrze myślę. I tam jest na przykład bardzo ciekawy motyw. Po pierwsze jest muzyka trochę rzeczywiście... Może jest dużo tradycyjnych Dragon Questizmów, że tak powiem, ale są też takie wątki bardziej anielskie, boskie, bo to jest w ogóle gra, w której się gra aniołem. I to jest taki Dragon Quest, w którym się robi swoją własną drużynę od podstaw. W sensie, że to nie są postaci jakieś, które się spotyka, ale po prostu się robi całą drużynę. Coś, co jest o tyle ciekawe, że raczej taką ofertę proponują raczej zachodnie RPG, gdzie można zrobić, no nie wiem, w jakiś tam w Wasteland, czy w jakichś tego typu produkcjach można zrobić swoją drużynę całą. Natomiast no tam się tworzy właśnie te cztery chyba jeszcze pozostałe postaci. Natomiast no jedenastka to jest taki sentymentalna podróż przez motywy muzyczne z Dragon Questa, bo wiele z muzyki z jedenastki jest muzyką z The Best of Dragon Quest w sumie i nawet nie są jakoś specjalnie przearanżowane te utwory, więc tutaj zdecydowanie bardzo lubię jedenastkę. No i ta piątka, no ta piątka, ona wiadomo, że zawsze to jest, jak się zagrało w swojego pierwszego finala, w moim przypadku to pewnie jest w waszym, chyba nawet rozmawialiśmy o tym ostatnio, to była siódemka i ma się sentyment. I tak samo ja mam do tej piątki niesamowity sentyment, też na DS-ie ogrywałem ten tytuł długo i namiętnie i tak jak zrobili ten... Tak jakby remake ósemki na 3DS-a, to fajnie jakby zrobili piątkę na Switcha, ale boję się te pomysły rzucać w eter, bo boję się, że zrobią z nią to samo, co zrobili z jedynką, dwójką i trójką i to będzie wyglądać bardzo źle. Albo zrobią coś takiego, jak zrobili z finalami, tymi teraz 1-6 po kolei wychodzą te pixel remake'i. Tak. Które są uwiązane chyba na razie tylko na Apple Arcade albo i PC-cie. Więc no boję się takich pomysłów rzucać, no bo jednak o ile japoński game dev jest wybitny, tak japoński publishing gier to jest jakiś koszmar od firm typu Konami przez właśnie to, jak tak te remake'owe sprawy wyszły, że okej, remake siódemki. No nie chcę tutaj wrzucać kontrowersyjnej sprawy, bo wiem, rozmawialiśmy o tym ostatnio. Będziemy o tym rozmawiać. Nie będziemy o tym rozmawiać, oczywiście, ale no właśnie, ale remake'i tych pierwszych pikselowych finali, no uważam, że to jest bardzo źle przeprowadzone w uwiązanie tego do takiej platformy, też no to szkodzi temu i obawiam się, że z Dragon Questem może być podobnie. Aczkolwiek jeśli, no mamy potężną markę, tak, tutaj tego Dragon Questa, więc może ja gdzieś tam po cichu liczę na jakiś taki sensowny remake piątki, który nie będzie ani jakimś 3D rzeczą, ani jakąś mobilną abominacją, ale będzie jakimś takim, czymś w stylu, Octopath Traveler, nie, gdzie jakby ta 16-bitowa grafika zostaje wyniesiona na jakiś... Abstrahując od tego już, jakiej jakości jest ta gra sama, ale to, co graficznie Octopath Traveler zrobił, to jest, uważam, przyszłość takich gier. Tego typu właśnie nostalgicznych japońskich RPG-ów. No ta gra wygląda po prostu przepięknie i zobaczyć Dragon Questa 5 i usłyszeć w takiej oprawie, no chyba jak wszyscy tu siedzimy, no to by nam dobrze zrobiło, nie? Powiem ci, że tak... Tak, chociaż przy...
Proszę, Michał. No mi się wydaje, że to nawet wystarczyłoby prostsze środki, wystarczyłby dobry port z DS-a i ja już byłbym usatysfakcjonowany. O, ja też, ale czy usatysfakcjonowały udziałowcy Square Enix? Ewentualnie nawet zrobienie tego, nie wiem, na tym silniku, na którym jest zrobiony tryb dwuwymiarowy w 11. Tak, też. Dokładnie, tak jest, tak jest. Paweł, po prostu tyle mi tematów teraz podsunąłeś na kolejne odcinki podcastu, że naprawdę będziesz musiał... Wybacz. Będziesz musiał... Nie, ja ci bardzo za to dziękuję i mam nadzieję, że przyjmiesz zaproszenie i też mam nadzieję, że Michał znajdzie czas. Powoli zmierzamy niestety już ku zakończeniu tego odcinka. Pablo, proszę, czy ty byś chciał jeszcze, bo ja już pozwolę sobie na sam koniec dodać swoje 3 grosze, jeżeli chodzi o muzykę z Dragon Quest, jeszcze jeżeli takie chodzi o ulubione motywy bądź odsłony pod kątem muzyki, ale ty, Paweł, rozumiem, że Dragon Quest 5 tak samo. Oczywiście, ja się tu podpisuję obiema rękoma, nawet nogami. Dwie sprawy. Mariusz, jak podałeś temat podcastu i powiedziałeś, że będziemy rozmawiać o Dragon Questie, ja byłem w niebo wzięty. Ale jak z drugiej strony powiedziałeś, że chcesz na to poświęcić godzinę, to ja sobie pomyślałem, chyba ci odbiło na starość. Nie da się o tej serii mówić przez jedną godzinę. Nie da się czegoś takiego zrobić. Musimy zrobić streama całą serię. Słuchaj, robimy z Michałem i z Pawem streama i gramy w Dragon Quest 5. No nie ma wszystkie po kolei. Wszystkie po kolei. Od 1 do 11. Wszystkie jak najbardziej. Słuchajcie, jeśli... miałbym to podsumować, powiedziałbym w ten sposób. Czasami jestem pytany przez ludzi, którzy w ogóle nie grają albo grają od niedzieli do niedzieli, jaka jest różnica między serią Final Fantasy a Dragon Questem. Ja zawsze lubię powtarzać sobie to w ten sposób, że każda kolejna odsłona Final Fantasy dodaje jedną nową mechanikę do gry. Nową. W przypadku Dragon Questa wygląda to w ten sposób, że każda kolejna odsłona daną mechanikę, która już jest w grze, po prostu zmienia, ulepsza, dodaje do niej coś nowego, coś lepszego. W przypadku muzyki mam wrażenie, nie zmieniło się prawie nic, poza tym, że mamy już pełną orkiestrację. I tu Paweł zwrócił też uwagę na to, że ten recycling utworów jest po prostu absurdalny. Ja się pod tym podpisuję. Jest mnóstwo, w 11 jest mnóstwo, całe mnóstwo utworów, które już wcześniej słyszałem. I nie mówię, że one są grane źle. Ja jestem naprawdę zadowolony, że mogę znowu usłyszeć te same utwory w pełnej aranżacji orkiestralnej. Jestem zachwycony, tylko ileż już można, to po pierwsze, a po drugie za złe mam Square, że nie zrobiło jakichś motywów dla wiosek i dla miast, które odwiedzamy. Tam jest chyba 1 czy 2 może utwory, które grane są za każdym razem, kiedy odwiedzamy. No moim zdaniem jest to zmarnowany potencjał. Jeśli chodzi jeszcze raz o tę muzykę, to Sugiyama był konserwatystą pod każdym względem, jak o tym wiemy. Nie tylko jeśli chodzi o jego poglądy polityczne i nie tylko, ale również pod kątem muzyki. I to, że stawiał tylko na orkiestrację, to jest jeden z jego, jedna z rzeczy, które cały czas powtarzał. Na druga to, żeby te motywy pojawiały się, te najbardziej znane motywy pojawiały się w każdej kolejnej odsłonie Dragon Questa, za przeproszeniem do pożygu. Fajnie się ich słucha, naprawdę, ale naprawdę, w pewnym momencie trzeba sobie powiedzieć dość. Niemniej jednak, gdybym miał wybierać takie utwory, takie albumy, które chciałbym, żeby ludzie usłyszeli, to myślę, że no cóż, po pierwsze Dragon Quest 5, o którym już chyba powiedzieliśmy wszystko, co się dało powiedzieć i o, nie wiem, co jeszcze nowego mogę dodać. Cokolwiek, wydaje mi się. Cokolwiek. Znęliśmy to. Nie da się. Po prostu się nie da. To, co Michał wcześniej powiedział, to, co Paweł powiedział, to, że jest najbardziej chyba rozwiniętym RPG-iem pod kątem fabularnym, to, że można również wybrać sobie wybrankę swojego serca, że te dzieci się pojawiają, że je spotykamy w przyszłości, teraźniejszości. Jak usłyszałem, że film ma powstać na jego podstawie, mój mózg po prostu eksplodował, więc...
No, zachęcam do przesłuchania Dragon Quest V, a jeśli ktoś ma okazję, do zagrania. Ja o tym albumie mówię z takim, no, ze wzruszeniem wokół i z takim sentymentem. Pierwszy Dragon Quest i moim zdaniem najlepszy. Ale gdybym miał wybierać taki album, który naprawdę należałoby przesłuchać, myślę, że byłby to Dragon Quest VIII w Symphony Edition. Takie, nie pamiętam dokładnie albumu, jak on się nazywał. Wydaje mi się, że to było właśnie Symphony Edition. Myślę, że to jest taki creme de la creme całego Dragon Questa. Wszystkie najważniejsze motywy, wszystkie najważniejsze utwory, które usłyszycie wcześniej albo później w Dragon Questie, pojawiły się właśnie na tym albumie. Usłyszycie je, pokochacie. Są albo monumentalne, albo spokojne. Po prostu hulaj dusza, jeśli chodzi o muzykę. To jest taki... idealnie też pokazuje, jak Sugiyama potrafi równoważyć te dwie rzeczy. Fenomenalny album i bywa, że dostaje się ciarki po jego odsłuchaniu. Obiecuję wam, że na pewno jeszcze wrócimy do Dragon Questa, bo faktycznie to jest troszeczkę niesprawiedliwe, że tyle, tak mało czasu dzisiaj mu poświęciliśmy. I też od razu sobie zapisuję, żeby w piątkę zagrać. No niestety zacząłem dopiero od siódemkę, ósemkę, jedenastkę przeszedłem. Tak więc te trzy odsłony są jakby bardzo bliskie memu japońskiemu RPGowemu sercu. Ale jakby miał powiedzieć, który mój ulubiony jest album albo utwór, to powiedziałbym, że mam ulubioną kolekcję, bo mam na tyle szczęście jako kolekcjoner, że udało mi się kupić taki box, który składa się od jedynki do szóstki z symfonicznymi dziełami, suitami tak naprawdę, bo Koichi Sugiyama był z tego znany, że bardzo dużo wydawał swoich albumów w wersji orkiestralnych, jakieś suity, nie suity, i bardzo sobie cenię ten box, który właśnie zawiera 6 płyt i każda płyta jest oddzielnie poświęcona odsłonie Dragon Questa, tak więc tutaj jakby zachęcam was do sprawdzenia bądź zakupienia, jeżeli uznacie, że możecie troszeczkę więcej z portfela wyciągnąć. Panowie, ja bardzo wam serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Aż strasznie żal, że muszę dzisiaj z Pawłem zakończyć i wam serdecznie podziękować. Ja ci tego nie daruję. Dlatego nie mówię, dlatego musimy się z chłopakami umówić na kolejny odcinek, a co więcej na stream. Może zrobimy tego streama z Dragon Questa 5. Ewentualnie piszcie w komentarzach, czy się zgadzacie, czy licznie się stawicie, bo jeszcze przy okazji z naszymi gośćmi porozmawiamy o ich twórczości. I tutaj z całego serca z Pawłem trzymamy kciuki za wasz nowy album, żeby się stało sukcesem nie tylko w Polsce, ale tak naprawdę głównie międzynarodowym, bo sądzę, że trafi chyba w szczególności do fanów muzyki do gier wideo i nie tylko. Dlatego Pawle, Michale, jeszcze raz bardzo wam serdecznie dziękujemy, że dzisiaj uznali się pojawić w naszych skromnych progach i trzymamy kciuki. Dziękuję Pawle i Michał. Dzięki za zaproszenie i za rozmowę. Tak. Dzięki. No i trzymamy za słowo z tym streamem, bo ja sam chętnie jeszcze raz zagram. Ja już to zapisuję, to już jest odnotowane, tylko się umówimy do kalendarza. Sądzę, że może listopad, grudzień, styczeń. Komu będzie pasowało wtedy? Bo jak nowy rok zaczniemy Dragon Questem, ja jestem jak najbardziej za. O. I to już jest zaklepane. Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, drodzy widzowie, słuchaliście 31. odcinka podcastu Słuchaj Gier. Z tej strony jak zawsze kłania się Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.